No i kurwa, co? Motory umyte. Łańcuchy nasmarowane, banki zatankowane. Firmy na kurwa cały dzień, a tu no kurwa leje! Pewnie doskonale znacie to uczucie, kiedy jeszcze jest sezon, a pogoda, jak to się mówi, jak pod psem. No i niestety, taki był właśnie ten dobiegający końca wrzesień. No i z tej niemożności jeżdżenia, bo cały czas padało, padało i padało. Co weekend to pogoda normalnie taka, że aż kuźwa człowieka skręcało. Z tego wszystkiego ogarnęła mnie tak zwana radosna twórczość. I teraz właśnie wam ją przedstawiam, ale nie śmiejcie się za bardzo ze mnie, bo to jest mój pierwszy raz. A jak wiadomo, pierwsze razy zawsze są trudne. Zapraszam i dzięki za oglądanie. Zimno, mokro, wieje, leje, wrzesień się paskudny dzieje, wrzesień brzydki jest jak kupa, nie ma szansy na dwa kółka. Nie ma szansy. Oj nie. 3 tygodnie wulkan stoi, pewnie go już koło boli. Czas rozkręcić, zwiędzić bloki, żeby rdza nie weszła w tłoki. Rdza w tłoki, niedobrze. Siedzieć w chacie już nie mogę, patrzeć w okno na pogodę. Do garażu czas się udać, by wulkana dziś rozruszać. Rozruszamy silniczek. Wkładam kluczyk do stacyki i odpalam te kucyki. Konie w piecu odpaliły, po garażu się ruszyły. Tak. Poszły konie po betonie. Jak już nie da się wyjechać tam w garażu im pobiegać, niech rozpuszczą swoje grzywy i niech zarżą całe siły. Biegajcie koniki. Powolutku kończymy. Ja tu gadam tak do rymu, chwilę z motą miło płyną. Piec się grzeje, że aż miło i tłumiki pięknie wyją. Posłuchajcie, tłumiki jak wyją. I ostatnia zwroteczka. Na dziś starczy tej rozkminy. Hej chłopaki i dziewczyny, to już będzie koniec rymów. Posłuchajcie tych kominów. I na szybciutko jeszcze raz tłumiczkę. Dzięki za oglądanie. To była moja tak zwana radosna twórczość spowodowana paskudną pogodą we wrześniu. Na razie, cześć, dzięki za oglądanie.